Naszą podróż motocyklami zaczynamy w miejscowości Kruje. Już od samego początku mamy niełatwą przeprawę przez miasto i drogę w dół, którą będziemy się kierować do pierwszej nadmorskiej miejscowości Dures. Sprawa nie jest łatwa, gdyż, mimo wczesnej godziny, natężenie ruchu wcale nie jest mniejsze. Pierwsze 45 km pokonujemy niemal w żółwim tempie i zajmuje nam to jakieś półtora godziny, ale już po wjeździe do nadmorskiego miasta nasze męki zostają wynagrodzone piękną architekturą budynków. Dures jest drugim co do wielkości miastem w Albanii. Postanawiamy więc przejechać kawałek drogą wzdłuż plaży, by nacieszyć oczy. Pod koniec miejscowości znajdujemy kawałek wolnego miejsca, gdzie parkujemy nasze maszyny, a Iwonka, korzystając z chwili przerwy, wskakuje do wody. Po 20 minutach ruszamy dalej w kierunku miasta Tysiąca Okien Berat.
Do Beratu mieliśmy zaledwie 100 kilka kilometrów. Jednak ich pokonanie zajmuje nam ponad 3 godziny. Piekielny upał dawał nam się we znaki i robiliśmy po drodze parę przerw. Berat okazuje się ciekawym miastem, ale moim zdaniem nieco przereklamowanym przez przewodniki. Niedaleko centrum znajdujemy kawałek placyku w cieniu, gdzie postanawiamy zrobić dłuższy postój i przeczekać trochę największy upał. Po dłuższej przerwie ruszamy tą samą drogą w kierunku morza. Przejeżdżamy przez Fier i udajemy się do pobliskiej Apolonii, gdzie znajdują się ruiny greckiego miasta. Fier to kolejne duże miasto, przez które musimy się przedzierać między samochodami i wszechobecnymi ludźmi, którzy nie patrząc na nic wchodzą na jezdnię, by przejść na drugą stronę, w ogóle nie zwracając uwagi na ruch uliczny. Lecimy już wzdłuż morza na południe i ze względu na to, że zbliża się wieczór, będziemy poszukiwać miejsca na nocleg. Pod koniec dnia docieramy do mocno zatłoczonej Wlory. Kawałek dalej nocleg znajdujemy na kempingu, tuż przy samej plaży. W następnym odcinku kawałek ofowej drogi do pozostałości po starożytnym mieście na terenie bazy wojskowej w okolicy Orikum oraz przełęcz Logara, czyli 120 km i zakręt na zakręcie.